Czołem ludziska! Z tej strony Staszek, a przed wami Ghost of a Tale. Moi drodzy, mogę powiedzieć na samym początku tylko jedno. Wow. Nie sądziłem, że gra potrafi mnie w dosłownie pół godziny wciągnąć tak mocno, że aż postanawiam z tego rozpocząć kolejną, nową serię. Niewątpliwie jest to bardzo urokliwa gra, w której naszym głównym bohaterem jest Mysz. Y jesteśmy tutaj w świecie dość baśniowym, y zamieszkałym przez same stworzenia. Więc naszym głównym bohaterem jest Mysz o nazwie Tylo, ale jego nazwę Tytus, bo tak bardziej po polsku jest, a poznanie lubię zmieniać imiona. I nasz Tytus został pojmany, siedzi teraz w więzieniu. Musimy go na początku uwolnić i w ogóle dowiedzieć się, co za. Szło, a przede wszystkim odnaleźć jego małżonkę. Nic więcej nie chcę wam zdradzać, sam też nie chcę sobie spoilować, bo wydaje mi się, że historia może być ciekawa. Gra kosztuje 90 zł na Steamie. Kiedy nagrywam ten materiał, dostępna jest tylko i wyłącznie na razie na Windowsy, ale w przyszłości jest plan na Xboxa i PlayStation 4, więc bierzcie to pod uwagę. Premiera miała 13 marca, więc dopiero co, moi drodzy, rozpoczynamy nową grę, nową grę i zobaczycie o co chodzi. W Ghost of a Tale. I jest to przede wszystkim gra, którą ja mógłbym porównać do myszowego FIFA. Czyli stało się coś, że ten płomień, który dawał życie, nagle zgasł. Merra. Chyba tak nazywa się kraina. Albo raczej żona. Merra, where are you? Tak, Mera to raczej jest małżonka, który, której będziemy szukać. To jest nasz główny bohater, więc ja go nazywam Tytus. I od razu na początku znaleźliśmy, e, znaleźliśmy e, flowers for Merra, tak? E, kwiatek. I tych kwiatków tutaj łącznie jest 17, z tego co pamiętam. To są takie... rozje takich znajdziek. Zresztą, tutaj jest naprawdę kilka fajnych mechanik. Chciałbym je wszystkie wam jakoś pokazać. Możesz sobie przeczytać. Bardziej skupię się teraz na mechanice i na pokazywaniu, więc to jest nasz główny bohater. Bardzo fajnie biega. Zaraz zobaczycie te wszystkie inne mechaniki, które tutaj w tej grze są. Bardzo ważną rzeczą od razu na początku powiem wam jest obserwowanie świata. Choć trochę denerwujący jest ten cień tutaj tej pochodni, to ogólnie świat jest bardzo piękny, bardzo baśniowy. Nawet można sobie tak przybliżyć, żeby zobaczyć z bliska jego małe, śmieszne ząbki, tak? Więc jest to gra RPG, więc tu, będą, tu będzie zdobywanie poziomów, zdobywanie skilli i tak dalej, i tak dalej. Możemy zbierać dużo różnych, dużo różnych przedmiotów, przede wszystkim jedzenie, które będzie nam regenerowało zdrowie, a tu, żeby ciekawie, zdrowie jest również paskiem wytrzymałości. To jest bardzo fajny pomysł. Tu jest pusto. Ok, możemy się rozejrzeć po okolicy. Co możemy jeszcze zdobyć? Może tutaj uda nam się wejść? Na na nawet na pewno. Może bardzo kolejna, Zaraz za każde zdobycie, yy, bo to jest część dodatkowego quest'a. Quest poboczny. Są quest'y główne, są quest'y poboczne, jak to w RPG'ach. The brush are cold and unmovable. Nie możemy przejść przez kraty. Niestety są zimne i nie da się ich ruszyć. Za każde takie zdobycie kwiatka dostajemy 25 punktów ex expa. Oczywiście przejdę do pokazywania Wam panelu przedmiotów, questów dalej za chwilę. Na początku pozbierajmy wszystko, co tu jest. O, proszę bardzo, pod chlebem była jakaś mistyczna, ciekawa, tajemnicza informacja. New Quest Jailbreak. Find me, cover your tracks and move unseen. Znajdź mnie, zakryj, za, za, zakryj swoje ślady w sumie, tak? Pozbądź się śladów i poruszaj się w sposób niezauważony. S. Tak jakbym sam do siebie wysyłał, tak? Jakąś informację. I jeszcze zdobyliśmy klucz. Ktoś nam pomógł. Ktoś nam pomaga uciec. A my ogólnie jesteśmy minstrelem. To chyba nawet jest polskie słowo. Takim trubadurem mysim, można powiedzieć. Takim jaskrem mysim. W ogóle, jak fajnie wygląda ta cała animacja. W ogóle, jak on biega śmiesznie. No, zobaczcie. Znaczy, to nie jest urocza myszka. <laughs> Mimo, że ja, ja jakoś nie jestem bardzo podatny na urokliwość, w sensie, że nie rozpływam się i nie walę 400 serduszek pod takimi e, grami, tak, to tu naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak to ładnie, jest go wykonane. Dobra, otwieramy drzwi. I tak, tutaj będzie dużo elementów skradankowych, a mi brakowało jakiejś dobrej skradanki. Ja chciałem reaktywować aragami swojego czasu, ale niestety zepsuły mi się savey. przez to nie mogę tego zrobić, dlatego może właśnie Ghosts of a Tale pomoże mi przywrócić jakby wspomnienia z dzieciństwa, też jeśli chodzi o baśnie, ale też przy okazji pobawić się trochę w skradanki. Tile nazywamy się, tak? Minstrel, my jesteśmy Acts of Sedition. I w sumie nie mam pojęcia, co to jest sedition. Nie sprawdziłem tego niestety w internetach, ale jest to słowo dla mnie obce. Możecie sobie go wy wy wygugać, wygooglać. Proszę bardzo, znaleźliśmy coś w skrzyniach. Możemy przeglądać żeby, oczywiście skrzynie. Znalazłem jakiś kaptur. Znalazłem też świeczki, O będę mógł je położyć na świecznik, co będzie rozświetlało nam tereny. Mamy też floreny 3 i steel, który służy do rozpalania ognia. Ale najfajniejsza rzecz to jest, jest taka, że możemy trzymać prawy przycisk myszy. Jak, jak gramy na oczywiście myszką klawiaturą, można też grać na padzie. Próbowałem, ale ja jakoś nie potrafię w te ki grać na padzie. Wolę jakoś tak płynniej, lubi mieć dowolność ruchu kamerą, a na padzie wiadomo jak jest. E, możemy, trzymając skradanie i klikając obok skrzyń i różnych takich innych wymników, możemy się chować. I w ten sposób, moi drodzy, i tylko w ten sposób możemy zapisać grę, oprócz autosave'ów przy dialogach. Co jest już super pomysłem. Bardzo jest to imersyjne, tak? To chyba nie imersywne, tylko imersyjne. Dobra, moi drodzy, za chwilę wyjdziemy stąd. Dobra, okej. Okay. Możemy się oczywiście schować... Yy, do różnych prze przedmiotów Jak widzicie, jak beczki Jakieś tutaj yy, wiaderka, czy szafki Tak, mnóstwo jest rzeczy, gdzie możemy się chować Skrzynie, więc tak jak wam pokazałem Teraz właśnie jakiś strażnik z nas zauważył Więc idziemy się schować Tak, jakiś strażnik nas tutaj wykrył on ja, pomoże nam otworzyć, proszę bardzo, wrota To jest szczurzy strażnik Paskudne szczurstwo Tak, mówiłem chyba, że świat tutaj jest Całkowicie zwierzęcy, jak to w baśniach prawda? Bardzo fajny też pomysł jest Z tym przyciemnieniem góry i dołu tak, czyli z zakryciem odpowiednich elementów yy, yy, ekranu chyba znaleźliśmy tutaj wszystko, co mieliśmy znaleźć więc czas teraz, zanim pójdziemy dalej, bo będziemy już eksplorować trochę to więzienie czas przejść do ekwipunku, tabulator here you can also find information about quests and lore przejdziemy przez wszystkie teraz elementy więc moi drodzy, przede wszystkim mamy świeczkę, będziemy mogli używać, żeby nie tylko rozświetlać, zaraz zobaczycie do, do czego świeczka się przyda, mamy ciuchy to są uracciuchy, które mamy założone. Tu są wiedziane nasze statystyki. Stamina Recovery, Sprint Speed, Auditive Distraction i Visual Discretion. Discretion, przepraszam, nie Distraction. I jeszcze są odporności. Ważna sprawa. W tej grze nie walczymy. W niej tylko możemy się skradać, uciekać albo ogłuszać przeciwników. Nie wiem dlaczego te dwie są tutaj, jakby zaznaczone. Może to jest, wynika z tego, że mamy set cały, tak? Bo będziemy musieli też, w tej grze można zdobyć aż 7 różnych setów ubrań. Mamy zebrane na razie pierwszy, bo to jest taki pierwszy. Minstrel, tak? Minstrel Hood i Robe Belt. Dalej mamy jedzenie. Jedzenie jest dość istotne, ponieważ ono nas leczy. I co jeszcze jest ciekawe? Zjem akurat grzybka. Zobaczcie, mamy napisane, że nie wiadomo ile daje HP, ale jeżeli pierwszy raz już zjemy. To widzimy, że jest napisane plus 8, więc wiemy, że daje nam plus 8. Zobaczmy, ile daje nam jabłko. Jabłko też nam daje plus 8, a takie ogryzek z jabłka daje nam 4. Na razie będziemy jedli, wiem, że już chleb 15, bo chwilę sobie pograłem. Mam też różne książki, które można przeglądać. Minstrel, to jest jedna z klas. Znaczy, nie wiem, czy to, jak, jak to powiedzieć, że to, to jest klasa. Ogólnie opisuje nam to cały zestaw ubrań, który jest potrzebny, żeby być traktowany jako minstrel, cały. No, set to jest chyba najlepszy zestaw, tak? Ubrań. Więc to, to mamy, ale będziemy mogli oczywiście odkryć kolejne. Mamy też yy, chyba księgę różnych, nie wiem co do pieczęci oznacza, może to jest strona czwarta. A nie, może to czytać. O, proszę bardzo, można to czytać. To są pieśni, to są pieśni, które, które może grać nasz minstrel. W pieśni jest kilka, ciekawe, otwarte, bo akurat na czwartej, ciekawe czemu. Yy, są to pieśni, bo jesteśmy trubadurem, tak? Mamy też księgę, właśnie jak będziemy zbierać kwiatki, to chyba kolejna jakby historia może się tutaj będzie pojawiać. You stood before the baron, your wife, Mera at your side. Czyli być może jest to jakaś historia, którą może warto by się z nią zapoznać, dlatego wam pokazałem, żebyście sobie mogli w wolnej chwili przeczytać, jeżeli jesteś, jesteście zainteresowani, a no to jest standard, tylko znaleźliśmy. roznaleźliśmy. Dalej mamy jeszcze różne, czyli jak widzicie, mamy lutnie, mamy jakąś dziwną myszkę, też zbieramy oczywiście e, róże. Mamy też klucze. Wszystkie klucze będą w jednym miejscu zebrane, więc pewnie dużo kluczy będziemy mieli do zebrania ogólnie. Dalej są questy, możemy zawsze sprawdzić, jakie jest podsumowanie questu, quest jakiego mamy, wiemy, że to jest quest główny albo poboczny, mamy też skille, niestety nie mam pojęcia jeszcze, jakie to będą skille, jeszcze żadnego nie odkryłem. Zauważcie, że nie mamy tutaj expów, tylko mamy renown, czyli renomę. Nasza renoma Ona świadczy o tym, jak dobrymi jesteśmy z złodziejaszkami. W sumie jesteśmy trubadurem, ale będziemy musieli tutaj pobawić się bardziej w złodzieja. I też fajna rzecz, fajną rzeczą jest to, że tu będziemy dostawać wszystkie, zobaczcie, jeśli chodzi o lore całej gry, do, różne opisy, tak? Nawet, nawet wskazówki i wszystkich bohaterów, których spotkamy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest fajne. Ta gra rzeczywiście jest mocno baśniowa i też stawia na historię, a nie tylko na, wiadomo, na e, czystą rozgrywkę. I zaraz zobaczycie, ile tu jest fajnych rzeczy upchanych w jednej małej gierce. You can run really fast on off, co? on all fours, okej. Okay. Left shift to sprint. Tak, właśnie, moi drodzy, możemy się skradać, tak? Ale możemy też biegać z shiftem i zobaczcie. Wtedy, jakby moja pozycja, jakby. No, no idę na, na, na czterech nogach, biegam kurczę. No, czy to nie jest świetnie zrobione? Bardzo przemyślane. Jest tej duże rzeczy do zebrania, duże rzeczy do odkrycia, również do znalezienia, więc bardzo trzeba do, bardzo trzeba dokładnie oglądać naszą tutaj, naszą lokalizację. W ogóle wszystko. Trzeba naprawdę zwracać uwagę na szczegóły, co też mi się bardzo w tej grze podoba. Tutaj mamy pierwszego. Bohatera, który tutaj jakoś jest żabu, żabu piratem. Za chwilę nam da jakiś quest. Możemy duże rzeczy zbierać. Znowu mam to jakoś tutaj. Nie wiem, czy to jest to jakiś. Jak to się mówi? Grain. No, to jest. Kurczę, tu pusto jest. No, ogólnie, nie wiem, to pszenica może być, jakieś żyto, co to? Nie wiem, czy to jest. W każdym razie jakieś nasiona, tak. Mamy też, proszę bardzo, jakiś patyk. Start the branch well balanced for throwing breaks with a sharp crack. Can be used to create a distraction or dislodge an item from its. Perch. Hmm. Ciekawe, oczywiście, granie jest po polsku. Jest po angielsku, no w sumie w wszystkich sześciu podstawowych językach, ale nie po polsku, niestety. Więc możemy przerzucać pomiędzy się, pomiędzy przedmiotami. Możemy go w środku, przyciskiem myszy ekwipnąć, albo unequipnąć. Tak, mówiąc po angielsku. E to rzut. Więc mamy patyczek. Patyczek może zwrócić uwagę strażnika. Ale chwilę zapatek schowam, może przyda się na później. E, tutaj nie zejdziemy, niestety. Zresztą tu będzie tak ciemno, że nie będziemy w stanie zobaczyć o co chodzi. Więc możemy sobie wziąć, na przykład. O, proszę bardzo, i teraz rozświetlamy sobie trasę. I wiemy, że tu będzie potrzeb... O, potrzebujemy tutaj klucza do ścieków, tak? Więc na razie chowamy. Widziałem po screenach, też możecie sobie zobaczyć po screenach, czy po różnych yy, trailerach, że ta gra naprawdę ma piękne lokacje. I chciałbym właśnie sprawdzić, jak piękne. O, tutaj mamy, proszę bardzo, możemy otworzyć wrota, i zaraz pogadamy sobie z gościem. Jeszcze bardzo ważne są te banery, że możemy je spalać. Spalać banery. I to chyba jakoś, w jakiś sposób zarabiamy za to też XP. Tak, tylko musimy wybrać, nacisnąć. Proszę bardzo. O, teraz chyba nawet schowałem. Spalmy to. Proszę bardzo. The banner of the red paw. The symbol of an oppressive... Aha. To jest symbol reżimu. Dlatego, jak widzicie, spalanie tego daje nam, yy, nam XP. Ale zobaczcie też, co jest tutaj. Tutaj też były schowane floreny. Proszę bardzo. Sześć florenów znalazłem. Jak, jak w wieśku. A teraz może... O, możemy też zbierać robaki. Proszę było ciekawie. Robaki jemy. To dużo białka, tak? Pogadajmy sobie trochę z tym żaboludem, ale zanim pogadamy z nim, a, bo na początku chciał pokazać wszystkie fajne mechaniki, pokażę, jak wygląda skradanie się obok e, strażnika. Chociaż, poczekajcie. Wszystko po kolei. Zbieramy wszystko, co się da. Ja lubię zbierać, jestem zbieraczem, Horderem. i tak będziemy tam szli. Pogadajmy sobie z, ża z żaboludem. Ferrets, balls, what do you think you are doing, mousey? Barging into my cell uninvited? Do you know who I am? Czy wiesz, kim jestem? Nie mam pojęcia, kim jesteś. Because I have no idea. I teraz możemy go spytać: You don't know. You don't know your own name? Aha, nie wiecie jak się nazywam, bo sam nie pamiętam. okej. Okay. No, wait. Carol Red Whiskers, that's it. Carol Red Whiskers, list. I was navigator of the Lake Witch under Captain Otto Power Deck. Pow powder Keg. Ok. So you've come to rob me, have you? You have? Nie, dobrze, have you. You little scrunt? E, tak, przyszliśmy Cię na pewno okraść. I'm sorry. I a mouse is always sorry for something. Every voyage I took with a mouse on board ended in tragedy and there was always a mouse on board. Now what is your what is what is it you want, mousey? Hmm Tell me what is was it you that helped me escape my cell? myself? on What do these chains tell you, Mousey? Does it look like I could help you escape? No shraddy na muk pomut. Hmm, I suppose not. Jaj, And I wouldn't if I could. Harr! Czyli nawet gdyby mógł, to by nam nie pomógł. Takie jest miły. Please, I need your help. Potrzebuję pomocy. Is that right? And what's it what's in it for me? Co możemy mu dać w zamian? Mogę ci na przykład jedzenie przynieść? No, I've got everything I need right here. Dump air, all the flies I can eat, and my own stool Co jeśli chodzi... To jest ciekawe sformułowanie, bo stół to jest oczywiście przede wszystkim krzesło, ale również stolec. Więc masz swój własny stolec czy krzesło? Ciężko powiedzieć, pewnie krzesło, ale cholera, wie. Uh, but there is something. Down the corridor, the sleeping guard. Jest jakiś śpiący strażnik. I need you to strangle him. Woo. What? Why? Because he called me a pirate. Nazwał mnie piratem, więc musisz go związać. Ale. Przecież ty jesteś piratem. I am proud of it! But it was the way he said it. Like being a pirate's a crime. Aha, czyli sposób jaki to powiedział. Nie pasawał mu. But isn't it a crime? I it is, and I'm not ashamed of it. Then why would you want to kill him? A, to w ogóle skill him, żeby ciekawi. Because he called me a pirate! Aha. We are just going around cir in circles now. Exactly, exactly. <laughs> so you will do it then? Uh, I'm not a murderer! Nie jestem zabójcą, ok, fair enough. Why don't you just steal a bottle of rot gut from for me uh, and then and I will see if I can help. Ok, no dobra, czyli mamy Questa. Musimy zdobyć mu jakiś alkohol. Tak mi się wydaje. Coś, To jest może jakoś, jakiś rodzaj rumu. Dobrze, no to idziemy. Pamiętajmy, że w każdych takich miejscach jak skrzynie czy inne takie rzeczy możemy się chować. No właśnie, i zobaczcie, widzicie ten wskaźnik w kształcie rombu. Jeszcze zabieram. Będę tutaj eksterminował bugi Zatwórców. Za, za twórców. Widzicie? On, tak. Mogę się oczywiście skradać. Widzicie? Oto jest hałas. Tak? Więc muszę uważać, jeżeli to się zapełni, to starożytnie zacznie mnie gonić. A to jeszcze nie jest tragedia. Możemy zawsze się gdzieś schować. Tak? Za chwilę i tak będziemy wywoływać pewnie jakieś takie akcje, że trzeba będzie uciekać. Chcę wam też pokazać, jak to wygląda. Dobra, na no razie pozbieramy sobie. Tutaj gość na raz. Na razie. Nie widzi. Zaraz wam pokażę też ciekawą rzecz związaną z tą mechaniką. To też ciekawe, można się też. Tutaj jest coś? Nic nie ma. Tutaj? Potrzebuje Jail Master Key. okej. Okay. O, czerwony też. No. One są w różnych kolorach, ale nie zauważyłem za bardzo różnicy pomiędzy, pomiędzy nimi. W sensie, że nie widzę czy, czym się różni, oprócz tego, że kolorem. Nic nie znalazłem w baseniku. Możemy się to oczywiście schować. W tym miejscu zawsze możemy sobie wcis wcisnąć się w pięć, żeby zapisać. Szkoda, że przy zapisywaniu znika ten. ta taka. Pozioma winieta, czy jak to tam nazwać. No dobra, wyskakujemy i tu też chyba nas nie będą widzieć, jak się schowamy. Także szczury są trochę głupie. Głupsze niż myszy. Nie można mylić, że szczur i myśl to, to sama, ten sam gatunek oczywiście. Tam zaraz będziemy też zwiedzać. Ale tutaj, moi drodzy, właśnie. Tutaj sobie on śpi. Tutaj mamy Battle of Rotgut. Mamy. Ok, znaleźliśmy butelkę, ale no właśnie. Co ciekawe, tutaj możemy też oczywiście dalej spalać te wszystkie banery, tylko to będzie trochę trudne. Będzie trochę trudne, że. Bo oczywiście oni usłyszą bardzo łatwo. Znaczy, oni są, potrafią usłyszeć, że coś płonie, albo jak coś jest bardzo jaskrawe, to na to zwracają uwagę. Dlatego zauważcie, że tutaj mamy coś takiego jak. E, auditive discretion i visual discretion, czyli dźwiękowy i wizualna dysk dyskrec dyskrecja, czyli poziom niezauważalności, jeśli chodzi o wizualne i, 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 i audio doznania, tak? Tutaj mamy jakieś przejście, ale ono jest zamknięte. Potrzebuje klucza, który nazywa się Streaming Door Key. Dobra, więc moi drodzy, widzicie tę butelkę? Pokażę wam, jak się ogłusza. Też było ciekawe, zobaczcie, jak trochę narabia hałasu, to on bardzo powoli spada. Nacisnę skradanie się, i wtedy bardzo szybko pasek spada. To jest ciekawa mechanika, nie wiem, dlaczego tak jest. Trochę to nie jest naturalne, ale najwyraźniej coś twórcy mieli na myśli. Tak, teraz możemy wziąć sobie. Możemy wzi wziąć sobie butelkę. To działam mniej więcej tak, podobnie jak kijek, czyli po prostu namierzamy cel. Naciskamy E. I proszę bardzo, ogłosiliśmy szczura strażnika. I teraz możemy wziąć. Proszę bardzo, jeszcze chusteczkę weźmiemy i mamy też klucz do drzwi. Mamy klucz do drzwi. Oczywiście teraz szybko jeszcze wezmę świeczkę i spalimy to. Żeby śmiesznie, to spalimy jeszcze to, póki on jest nieprzytomny, budzicie Nieprzytomność za chwilę. Znaczy przytomność za chwilę odzyska. Schowamy teraz to. Dobra. Otworzymy. Ok. I idziemy do następnej części. Pamiętamy, że tam będziemy chcieli też pobawić się z drugim kolegą. Ja już tu wiem, co mnie tu czeka, więc idę bardzo spokojnie. O, właśnie, idzie tam kolejny strażnik. Potem idziemy się schować. Sru! I już nas nie ma. Możemy sobie przykazać, zapisać grę. Poszedł sobie szczur. Teraz spokojnie gdzie mogli wyjść, bo ja już pamiętam jego movement. On trochę tutaj po poczeka, posiedzi. Czy sobie... Aj, nie o to mi chodziło. I miał zebranie... O! Dobra, mamy to. Dobra, spokojnie. Okej. Okay. Dobra. No i cóż. Tu mamy kolejną wajchę, widzę, otwieramy sobie przejście, dobra, zaraz tam pójdziemy, na początku rzucimy okiem tutaj, o tu jest coś napisane Ok, sell manifest, dobra, uj! Prawie nas zauważył Musielibyśmy uciekać, dobra W sumie jego też możemy ogłuszyć Tak, tu w ogóle też jest w celi kolejny szczur, dobra, zobaczymy czy się uda Dobra, ogłuszony Mamy mushrooms, tak, i teraz zobaczcie, o czym mówię zwracając uwagę na całe otoczenie, To mamy kolejne przejście Potrzebuję begging door key i teraz zobaczcie, tutaj wisi klucz, ale niestety nie jesteśmy na jej tam dosięgnąć. Dlaczego? Bo Jesteśmy malutcy. Wszystko jest większe od nas w tej grze. Tu też jest bardzo fajne takie wrażenie, że wszystko rzeczywiście jest mniejsze. Zaraz będziemy eksplorować te, te jaskinię, tylko właśnie chyba nie zdążę. Chyba nie zdążę zabrać tego klucza, póki on jest ogłuszony. Trzeba gdzie go ogłuszyć, ta ogłuszyć tam dalej. Więc będziemy na razie eksplorować. Zobaczymy, co uda nam się znaleźć. Zacznijmy od dołu, bo jak jesteśmy za ścianą, to nas nie zauważy. Nawet jak będziemy zwracać na siebie uwagę jak będziemy widoczni, dlatego będziemy to na, na razie przeszukiwać, wszystko wokół. Okej, okay, tu jest zamknięte, potrzebujemy klucza. Tu jest kolejny baner do spalenia, więc oczywiście już go palę. Do widzenia, panie baner. Nie chodzi mi tu oczywiście o brusa banera. Dobra. Zbieramy znowu trochę żarcia. I co jest fajne? Widzieliście na pewno wskaźnik życia. O, tam sobie poszedł. O, zauważył nas, widzicie? To byliśmy oczywiście na yy, widoku. Mamy jakiś nowy yy, kaptur, ale żeby było ciekawiej, to mamy też Hornet's Nest. No zresztą sami zobaczcie O! Wyskoczyły na nas Zaczęły nas atakować pszczoły Więc nie wolno ruszać niektórych takich rzeczy Ale teraz zobaczcie Mamy pasek, tak? Żółty Jeżeli będziemy biegać, to zobaczcie on się wykorzystuje Czyli również nasze zdrowie jest też naszą staminą To jest bardzo fajny motyw Bardzo mi się to podoba Dobra, szukajmy dalej, bo gdzieś tutaj musi coś być Tu mamy znowu jakieś jedzenie Tutaj mamy szuflady Znaleźliśmy trochę jabłek Dobra, wspinamy się Tutaj mamy jakieś karty to jest ciekawe, tam jest jeszcze jakaś szuflada. Dwie karty są żółte, więc może to jest ważny przedmiot. Zawsze możemy też wziąć butelkę i ją po prostu schować. Proszę bardzo, możemy zabierać butelki chować je na później, żeby rzucać butelkami przeciwników. Cupboard key. Dobra, znaleźliśmy klucz. Bardzo ważny, ale teraz znaczy, to też jeszcze możemy coś zdobyć. O, tak. Proszę bardzo, musieliśmy wejść na biurko, żeby móc. Sprawdzić co jest tutaj. Bardzo fajne mechanizmy są w tej grze. Może trochę czasami praca kamery pozostawia troszkę do życzenia, ale naprawdę nie ma się co czepiać, bo jest i tak moim zdaniem całkiem nieźle. Co jest w środku? Pirates Baldric. No i teraz zobaczcie, to ja to odkryłem to taki, to jest chyba część jak widzicie ubioru i możemy przez całą grę zdobyć cały ubiór, tak? Więc to też jest fajne. Nie wiem jak to dalej będzie. Mamy minstrela, mamy też pirata, więc może będziemy w stanie ubrać się jako pirat, i może na przykład zdobędziemy wpływy jakieś, albo nasz ten szanowny pan Żabojat nas, żaboyat, no, raczej niekoniecznie Żabojat, ale pan Żaba, może nas będzie bardziej lubił? Dobra, naprawdę dlatego mówię, trzeba zwracać uwagę na to, co jest w tych różnych miejscach, bo w każdym miejscu możemy coś znaleźć, co jest bardzo fajnym elementem. Dobra, sam się prosił o to, żebyśmy go teraz pacnęli, więc bierzemy butelkę. Dobra, i jeszcze raz go tutaj ogłuszymy. Do widzenia. I teraz, moi drodzy, po co nam ten stołek? Właśnie po to mamy tutaj stołek, żeby go wziąć. I albo możemy przeczytać tę kartkę, też przy okazji. Zobaczymy, kto tutaj jest. Sell Manifest Buffon Nils Guard Theft Disorderly Conduct. Czyli sam z siebie, zobaczcie. On no, tutaj też jest szczur złapany. Czyli szczur po prostu się chyba jakoś sprzeciwił, czy coś. Zrobił coś niecnego i tyle. No i chyba się kurczę nie uda nie zdążymy, ale jak coś będziemy uciekać, mamy to, dobra, idziemy się schować, tu nas nie zobaczy, możemy zaraz zapisać grę przy okazji, tak, ale jakby nas zobaczył, to oczywiście będzie nas ścigał, będzie nas oczywiście bił tą halabardą, aż stracimy całe zdrowie, no i oczywiście trzeba zacząć od checkpointu, tak, ale, no widzicie, wcale to, że jest ogłuszone, kompletnie go nie ruszyło, bo jest głupim szczurem, więc dalej kontynuuje swoją podróż po całej tej lokacji, jak widzicie. Także spoko, do, do pana na pewno jeszcze, y, tego, ropucha wrócimy Ropuch pirat jeszcze będzie przez nas ogarnięty, na razie będziemy zwiedzać, tak? Zostawimy sobie to na przyszłość, na przykład na następny odcinek Jeszcze jedną wezmę butelkę Dobra, mamy klucz, to jest najważniejsze, zatem możemy pójść dalej Teraz możemy przejść nawet i tutaj Dobra, begging door, zostały otwarte Kolejna część jest otwarta, ja już tutaj nie byłem, tej lokacji nie znam Trzeba tylko, oczywiście, rozglądam się, bo w każdym miejscu może być coś ciekawego. Zobaczcie, co jest tutaj. Jakaś większa lokacja. Tu widzę, że chyba można jakoś most opuścić. Może jakieś skróty będziemy mogli robić na przyszłość, jak uciekniemy. Kolejny patyk. Weźmy sobie. A, tu jest dużo patyków. Znaczy, to jest patyków. O, nieskończone źródło patyków. Bardzo dobrze. Będziemy mogli tym ogłuszać. Zobaczmy, co jest tu napisane. Warning The drawbridge mechanism is very sensitive. Waiting... Awaiting repair by the blacksmith. Handle with care. Czyli to już daje mi pewną wskazówkę. Skoro jest bardzo delikatny, to być może trzeba w niego rzucić, dlatego dali nieskończoną liczbę patyków. Czy ten banner można spalić? Teraz sprawdzimy, weźmiemy sobie candlestick. Coś mi się wydaje, że chyba niekoniecznie. To już, to już samo spłonęło, samo z siebie, ale zobaczmy, czy jesteśmy w stanie rzucić... Bo tego w sumie nie, nie testowałem tego jeszcze. Rzucić patykiem. Tak, żeby trafić... O, nawet nas zobaczy, nawet nas przyciąga, tak? Dobra, e! Tak jest! Oj, drodzy! Proszę bardzo! Piknie, chowamy badyl. Super. Dobra, przechodzimy do następnej części. Old Jar. Oil Jar. Jar, sorry. Tu mogę nalać oleju. Hmm, może jakaś nowa mechanika ciekawa. Dobra, tu oczywiście candlestick. Oj, tu będziemy niezłym rebelem trochę. Będziemy zawsze palić wszystkie. Tak. Będziemy palić wszystkie tutaj. E, no, lantern. O, miło. A, rozumiem. Będziemy palić wszystkie banery, ale też w ogóle, żeby ciekawe, skoro mamy lantern, to to może być zastępstwo. Weźmy do ręki, może da się napełnić. Tak, zobaczcie, nalewamy olej. <laughs> Chociaż w sumie, no tak, to jest olej, ale wiadomo, że być może powinniśmy nazywać to naftą. Proszę bardzo. I teraz mamy możliwość sobie... Mamy latarenkę zamiast candlesticków. Okej, okay. tam jest kolejna część więzienia, więc zanim będziemy ją eksplorować, to ja szybko przebiegnę się. Jeszcze, żeby pokazać wam. O! Patrzcie, tu jest zejście! Ej! Uh, to wygląda jak sekret. Patrzcie, tu jest jakaś. Ladder! Chociaż wiecie co? No właśnie, to jest też pytanie, bo. z Fajnie byłoby rzeczywiście tutaj sobie popatrzeć. Ale może jeszcze przy okazji zapiszę grę, tak? I zaraz zobaczymy, czy można zejść gdzieś do jakiegoś sekretnego miejsca? Tamtą. tamtą drabinką? Zaraz sprawdzimy. Bardzo podoba mi się w ogóle. No mówiłem, bardzo mi się podoba właśnie ogólnie. A, szybko żeśmy się tutaj przenieśli. Yy, sposób wykonania, w ogóle, tak i tak dalej. Tu jakaś jest wielka przepaść, tu pewnie byśmy zginęli, ale jestem ciekaw, co znajdziemy tu na dole, skoro. O, patrzcie, jest jakieś przejście, faktycznie. Uo! Widzicie, no, ale to, powiem szczerze, nie spodziewałem się takiego zginięcia w taki sposób. Wow. I widzicie dobrze, że zapisałem jednak mimo wszystko. Więc gra zapisuje zawsze tutaj, w takich miejscach. Dobra, jeszcze raz tam zajdę. Przyznaję, że animacja schodzenia z, yy, i wchodzenia na ten, na oto, to, to, na drabinkę powinna być trochę lepsza. Dobra, florenę znaleźliśmy przede wszystkim, ale tu jest zamknięte. Być może kiedyś wyjdziemy tędy, tak? Gra może nie, nie traktowała tego jako sekret, tylko jako miejsce, które i tak kiedyś odwiedzimy, no ale przynajmniej trochę florenów zebraliśmy. Jestem pewny, że za tę florenę coś będziemy mogli kiedyś kupować. Ja teraz się skradamy znowu. Dobra, idzie ziomuś no Zaraz go znowu dziabniemy Żeby móc sobie w spokoju Przejść dalej Bo jeszcze mamy, mamy na pewno jeszcze banner do, z jeden do Chociaż nie wiem czy w tym miejscu nie mieliśmy też banneru do yy, do spalenia przy okazji Ja, ten już spaliliśmy, dobra, ten już spaliliśmy, więc trzeba znowu będzie w niego Czymś rzucić, nie wiem czym Może na przykład patyczkiem Tym razem Uuu Patyk na niego nie działa, o o Niedobrze O, 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 o Nie zauważył nas, nie zauważył nas, patyk nie działa na niego Proszę bardzo, patykami Patykami możemy coś zrobić, ale niekoniecznie O, to mam tylko trzy butelki, to niedużo Niekoniecznie możemy mu zrobić jakąś krzywdę No właśnie, żeby to spalić W sumie powinniśmy sobie poradzić chyba Tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy O, zauważył nas, proszę bardzo Tak, teraz nas zauważył, musimy szybko biec I się schować Proszę bardzo. I tu już nas nie zauważa. On jest już zaalarmowany, że coś się zadziało. Tam sobie gdzieś chodzi. Ale jak widzicie... Tak. Gdzieś nas tu wyczuwa. Może się jeszcze raz zajrzeć, Ale żeby było ciekawie jednak nie widzi nas, kiedy jesteśmy schowani w tym wielkim wiadrze. Także spoko. Tak wygląda właśnie sposób na ucieczkę. Oczywiście jakby nas dorwał, no, no tak jak mówiłem, by nas bił i tak dalej tą swoją halabardą. Nawet na razie schowam, co tu mam. I idziemy dalej! Pozbieram butelki. No tak widzicie butelki, to jednak jest skończone. Myślałem że że skończone może w którymś momencie byśmy znaleźli więcej tych butelek, ale tak czy siak będę je tutaj starał się wszystkie zbierać. O, proszę bardzo, czyli mamy jednak maksa. Okej, okay, to jest dobre. To jest dobrze pomyślane, że mamy maksa, jeśli chodzi o liczbę. E, o liczbę tych. No. O liczbę przedmiotów danego typu, które możemy zebrać. To też sobie oczywiście sprawdzam, co i jak. Trzeba też patrzeć, bo skoro mamy tam. Nic w środku nie ma. Mamy jeszcze jedną świeczkę, żeby starać się tutaj wejść. Tak, nie zrobimy niestety. Tu jest jeszcze, ok. grzybki. Mamy kolejne drzwi. One są otwarte. Okej, okay, zaraz zobaczymy, co tam jest. J Master Keys na potrzebny, żeby tutaj wejść. Mamy też bucket. I możemy wziąć znowu wiaderko, żeby na nie stanąć. Tylko nie wiem po co. Dobra, to w takim wypadku oczywiście musimy spalić ten banner. Chyba dzisiaj nie uda mi się zrobić level upa, ale zobaczymy. Okej. Okay. O, 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 o. I dobrze. Strażnik na szczęście tylko coś usłyszał. Rozgląda się, tak? Nie ma czerwonego. Czerwony, by oznaczał pościg. Dobra, jest ale nic się nie stało na szczęście. Dobra, zobaczmy w takim razie w przypadku, co tu jest na dole. O, jakieś, o, jeszcze widzę. Grzybki. Okej, okay, znowu jakieś drzwi. Flooded celki. Więc widzicie, tu jest mnóstwo kluczy. No, mnóstwo przejdzie, potrzeba potrzeba nam dużo kluczy. Także tu na razie nic nie zrobię. Ale tak moi drodzy, wygląda mniej więcej ghost, ghost of a Tale. Jestem bardzo ciekawy, co dalej w tej grze twórcy wymyślili. Dlatego myślę, że będę jeszcze kontynuował ją, przynajmniej jeden odcinek, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście warto. Jak wam się podobało, to zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. A my kolejny epizod zaczniemy od rozmowy z naszym tutaj kolegą. Z naszym kolegą Żabą. Pogadamy sobie trochę z nim, zobaczymy, czy coś nam powie, coś nam zdradzi. A tymczasem ja wam dziękuję bardzo. Tytus się również z wami żegna, nie wiem czy wam pomacha, albo nie, chyba, chyba nie umie machać, <gry> nie ma tego skilla, więc y, moi drodzy, tak, dajcie znać też w komentarzach co o grze sądzicie, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba, ja jestem zauroczony, Wgla wydaje mi się, że ta gra naprawdę będzie miała, będzie, ma, ma potencjał i jestem ciekawy i chciałbym naprawdę ten potencjał y, wypróbować, sprawdzić, mamy tu maksymalnie już do odkrycia, łącznie aż 10 skilli, jestem ciekaw jakie to będą zdolności, tymczasem żegnam się z wami, wielka piona i do zobaczenia już, mam nadzieję, wkrótce, cześć!